Zdrowie jamy ustnej Polaków jest alarmujące. Głównymi problemami zdrowotnymi Polaków, jeśli chodzi o problemy stomatologiczne, oczywiście są próchnica, choroby przyzębia oraz nowotwory jamy ustnej. Ze statystyk wynika, iż wolnych od próchnicy jest tylko 14% sześciolatków, 20% dwunastolatków oraz tylko 4% dzieci 18-letnich. Statystyczny dorosły Polak ma 13 zębów z próchnicą, a statystyczny 70-latek Polski tylko 7 własnych zębów. I alarmująco niestety rośnie także liczba osób bezzębnych powyżej 65 roku życia. Problemy ze zdrowiem jamy ustnej u Polaków wynikają głównie ze strachu przed dentystą. Z badań populacyjnych wynika, iż 8,5 tysiąca Polaków nie myje regularnie zębów. 800 tysięcy Polaków nie ma własnej szczotki. Jedna szczotka starcza nam na ponad rok, a jedna tubka pasty na kilka miesięcy. Polacy boją się dentysty i co dziwne, boją się także dorośli, którzy najczęściej zarzucają stomatologowi, że nie lubią przychodzić do niego ze względu na ból, na dolegliwości dźwiękowe, na zapach, a także z braku komfortu ze względu na stan własnego uzębienia. Nasze zęby wymagają interwencji ortodonty. Po badaniach, które były wykonywane w ostatnich latach, okazało się, że ponad 80% Polaków ma jakąś wadę zgryzu. Z czego to wynika? Najczęściej są to błędy z dzieciństwa, brak profilaktyki odpowiedniej ortodontycznej, co rozpoczyna się już od okresu niemowlęcego, nieprawidłowo układamy dzieci do snu, karmimy nieprawidłowymi smoczkami, coraz rzadziej matki karmią piersią, później jak już dziecko ma zęby mleczne, rodzice podają cały czas takie rozdrobnione, papkowate pokarmy, co nie sprzyja rozwojowi narządu żucia. Badania socjologiczne w stomatologii pokazują, iż przyczynami strachu przed dentystą, głównymi przyczynami są przede wszystkim późne wizyty stomatologiczne. Pamiętajmy, że wczesna wizyta stomatologiczna oswaja dziecko z dentystą, pokazuje, iż wizyty u stomatologa mogą być także profilaktycznymi wizytami. Możemy zapobiec próchnicy i później nie musieć zgłaszać się do stomatologa z żadnym problemem stomatologicznym, prawda? Drugą przyczyną braku chęci zgłaszania się do stomatologa jest ból zęba, doznanie bólu zęba oraz wizyta związana z tym bólem. Kolejną, złe opinie środowiska, a także nieprawidłowe motywowanie do tej wizyty. Pamiętajmy zawsze, że powiedzenie dziecku, kochanie, to nie będzie bolało, na pewno wzbudzi jego niepokój. Co zrobić, żeby te zęby były ładne u dziecka? Najważniejsza jest profilaktyka, czyli od samego początku prawidłowo układamy dziecko, czyli głowa powinna być troszeczkę wyżej niż reszta ciała. Najlepszy jest taki klin podłożony pod materac, żeby dziecko leżało płasko, ale ta głowa, żeby była troszeczkę wyżej. To pozwala nam na likwidowanie tego tyłu żuchwia fizjologicznego, z którym większość dzieci się rodzi. I ta żuchwa w naturalny sposób wysuwa się do przodu. Też temu prawidłowemu wysuwaniu żuchwy sprzyja odpowiedni smoczek. Jeśli już musimy karmić smoczkiem, smoczki o kształcie anatomicznym wymuszają takie same ruchy żuchwy jak podczas karmienia naturalnego. Później, w momencie, kiedy dziecko już ma zęby, podajemy twarde pokarmy, żeby dziecko gryzło. Jabłuszka, marchewki, nie wszystko musi być przetarte, tak żeby jak najbardziej pobudzić te łuki zębowe do wzrostu. Ładne, proste zęby to jest atut w pracy zawodowej. Dużo zgłasza się do nas młodych pacjentów, 20-30-letnich, którzy rozpoczynają pracę, przychodzą i twierdzą, że klienci, z którymi rozmawiają, nie są zadowoleni z ich wyglądu i to ich motywuje do podjęcia leczenia.